Cześć, witajcie z tej strony Piorun. Jedziemy na maksa. Trwa globalna awaria Microsoftu. Ogromne utrudnienia na lotniskach i w bankach. Globalna awaria platform Microsoftu dotknie dziś wiele sektorów gospodarki, siejąc chaos i dezorientację. Loty są odwoływane, banki nie działają, a media mają problemy z nadawaniem. Microsoft poinformował o przerwie w działaniu swoich aplikacji usług Microsoft 365, która dotknęła firmy i użytkowników na całym świecie. Skala awarii, jej wpływ na kluczowe sektory gospodarki, takie jak transport lotniczy, finanse, budzą poważne obawy. Awaria Microsoft, odwołane loty. Zatrzymanie kluczowych usług uderzyło między innymi w linię lotniczą, uniemożliwiając im realizację połączeń. Szacuje się, że setki rejsów zostało odwołanych. Awaria systemów Microsoft uderza najmocniej w USA, gdzie giganci lotniczy, tacy jak American Airlines, United Airlines i Delta Airlines, zostali zmuszeni do uziemienia wszystkich swoich samolotów. To oznacza tysiące pasażerów utkniętych na lotniskach i ogromne straty dla firm. Awaria nie oszczędziła też Europy. Lotniska w Berlinie również doświadcza poważnych zakłóceń w działaniu z powodu problemów z systemami Microsoft. Mogę powiedzieć, że awaria dotknęła też lotnisko Okęcie, które też ma problemy. Nie działają banki. Problemy dotknęły również bankowość. Transakcje elektroniczne są utrudnione lub całkowicie niemożliwe, co paraliżuje funkcjonowanie instytucji bankowych i straty dla klientów. Media również padły ofiarą awarii. Niektóre stacje telewizyjne jak Sky News dotknęły problemy z nadawaniem programów po kilku godzinach przerwy. Stacja wróciła na antenę, ale tuż po godzinie 10. Wielka awaria Microsoftu. Przyczyny. Przyczyną awarii nie jest jeszcze do końca jasna. Eksperci spekulują, że może mieć związek z nadawaną aktualizacją oprogramowania firmy CrowdStrike, która jest dostawcą usług cyberbezpieczeństwa. Media na całym świecie relacjonują przebieg awarii, a sytuacja jest postępowa. Nie ma żadnych informacji sugerujących, że jest to incydent związany z cyberbezpieczeństwem, napisano w oświadczeniu krajowego koordynatora do spraw cyberbezpieczeństwa na platformie X. Microsoft potwierdza, że pracuje nad rozwiązaniem problemu i systematycznie przywraca funkcjonowanie systemów, które paraliżują działanie wielu firm i instytucji na całym świecie. Awaria Microsoft w Polsce. I tu jest najmniej. Ja pierdzielę. Globalna awaria systemów Microsoftu monitorowana przez polskie służby odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo. Na bieżąco będziemy informować o sytuacji na tę chwilę. Nie ma powodów do niepokoju, poinformował Krzysztof Gawkowski, minister cyfryzacji na platformie X. Poinformował jednocześnie, iż obecnie w Polsce systemy infrastruktury krytycznej działają płynnie. No ale lotnisko Okęcie już ma problemy. No. Więc zaraz, zanim ktoś powie, o zajebiście, rok Linuxa, nareszcie, dzień Linuxa, no nie. Bo to nie jest śmieszne, to nie jest kurwa wyjście z sytuacji. Tu trzeba naprawdę zadać pytanie,
co się będzie działo, gdy będziemy dalej centralizować usługi chmurowe, gdzie jedna firma w jednym miejscu będzie miała wszystko dosłownie. To będzie się działo coraz częściej. Usługa chmurowa nie powinna być, jak to powiedzieć, w jednej firmie, tylko powinna być po prostu międzynarodowa współpraca między firmami. Gdzie jak jeżeli w firmie A padną serwery, to firma B ma wyjebane na to, bo to u sąsiada padło, nie u mnie. Moje działają, oferują te same usługi. Jeżeli dalej będziemy dążyć do centralizacji wszystkiego, że jedna firma odpowiada za wszystko, to będą takie efekty coraz częściej. Ja nie wiem, co trzeba, żeby ludzie się obudzili i zaczęli myśleć, że może trzeba nie scentralizować, tylko rozsiać po całym świecie usługi, żeby każda firma mogła te same usługi nam dostarczać. Współpraca ze sobą, a nie, że jedna firma wszystko, bo moje. Teraz to przysłowie ma tu dużo sensu. Jak pies ogrodnika, samemu nie da, a sam nie zeżre. Pozdrawiam serdecznie.